niech teraz, sobie coś powie na temat. On nie pije. Przepraszam bardzo. On palił, tylko on palił, wiesz, poza kamerą. Pił. Tak, palił poza kamerą, pił poza kamerą, bo przyrzekł, że on nie pije. To czekaj, ja będę pić poza kamerą. Jest jak pić. Kamera stoi, on mówi, przepraszam, Meksykano. Zobacz, idzie tam do kibelka, czy gdzieś, łyk, łyk, łyk. Dymka puści, dymka trzy razy puści. Już jest, złamane przykazanie. A wy nie widzicie, bo jest poza kamerą. I mówi tak, dobra. O, ja nie piję, nie palę. Palę, piję Coca-Colę. Ale przepraszam bardzo, co ja źle, że zapłaciłem i tak dalej. 1000 zł za światło? I... O, wynajem! 1000 zł za wy... Ja właśnie mam dwa i nie, będę dzwonił... Proszę nie krzyć! I będę dzwonił, mam już trzy, cztery numery i wypierdalam stąd. Ja wiem. Policjanci mówili, pytają się, czy płaci na mieszkanie. O, nie płacę! O, pokazałem dla dzielnicowego 1000 zł, a wcześniej... Jak nic pan, nie płacę! Przepraszam bardzo, człowieku. Jak on pokazał dla dzielnicowego, że zapłacił za światło, to dzielnicowy powiedział tak. No i dobrze, to nie mój interes. Ty tak powiedział. No i dobrze, to nie to mój trzeba interes. Się wyprowadzić teraz, już nie będziesz mnie wykorzystywał. Za chabety, to chodź! To ja cię wezmę za chabety i przez pod wypierdolę. Słuchaj. To weźmiesz jego. Jak on pójdzie do szpitala, wiesz, może... On tutaj już nie wróci. Pójdzie do szpitala, musi, wiesz, pobyć 2 tygodnie w szpitalu, a później będzie po 2 tygodniach decyzja. Z tego powodu, że... Nie, jak on w szpitalu, to musi być adres i tak dalej. Nie przyjmie szpital bezdomnego do szpitala. Jak nie przyjmują? Jakie jest ubezpieczenia? Panie Krzysztofie, czy pan ubezpieczenie płaci? Czy pan zarejestrowany jest w Urzędzie Pracy? Ja powiem tak, jak latać po krzakach, jego szukać... Tak, po krzakach. Ja non stop w domu jestem. Przepraszam, po lasach. Latać, biegać z patem, szukać, czy on żywy, czy on nie żywy. Kiedy ja miał pójść dalej przedłużyć ubezpieczenie? Kiedy? Ja cały dzień poświęcałem z patem, cały dzień, o. Z patem latania po krzakach. Paliwo, wszystko. To ty jeździłeś, pato jeździł, a ty jeździłeś. Ty raz pojechałeś tylko. Przepraszam bardzo. Janka sobie dobra, weźmie. Dobra. Janka tego pijaka weźmie dobra, i będzie sobie razem z nim pił. Cześć. No widzieliście? O, będzie decyzja. No tutaj decyzja, to proszę mi oddać. Co żołnierz powiedział? Połowę proszę mi oddać. To niech żołnierz zapłaci tobie. Za mieszkanie dla mnie, dla ciebie. Jak żołnierz przyjdzie, powiem, wyłóż tu po 400 zł co miesiąc na mieszkanie. O, już po 400 zł? Za ten smród? Zaraz. A kto zrobił smród? O, ha, kurwa! A kto zrobił smród? Na ci podziękował, kurwa, że dostał tyle rzeczy ode mnie. I dalej nagrywasz. Nie masz prawa nagrywać mnie. Nie masz prawa nagrywać mnie. Co mu nagrywam? Ja pokażę, o! Zobaczcie. To ja mam... Tyle pieniędzy walać. Cały te smród. Nagrywaj. O, zobaczcie, co to się ogółem dzieje. Nagrywaj. O, co się dzieje. Jak chcesz.
No, co się dzieje? Ja chcę. To chociaż ja... O! Kto tylko powiedz Czerkową Marcinę Pietruszkę? Ale co? Kto Czerkował? Ty siedziałeś prawie kurę pół dnia na podwórku. A ty przychodziłeś, chodź, Czerkujesz. A co, łaskę ty? A co to ja, kurwa, twój jestem jakiś, kurwa, frajer? Zobaczcie, co się dzieje. No zobaczcie. Tu chociaż co kupiłem to, a resztę to jest do wyrzucenia. O. On miał sprzątać. Ja chociaż o, spodnie co spałem wczoraj to wypuchałem. O. O. Wysyłają, a nie wyrzuca. Śmieci wysyłają. O, przyprowadzę tutaj. O, to widać już jakiś czas, bo deszcz padał. O, a tu butelka. O, przyprowadzają. Przyprowadza, pił. A już znów. I sami widzicie, dzisiaj niedziela. On powiedział, że będzie, pójdzie na głosowanie. Ciekawe jakie. I opieka moje ogląda i tak samo policja i po prostu to jego proszę zabrać do domu opieki, żeby on się ubezpieczył. Już ja tutaj mieszkać nie będę. Ja wszystko zabiorę. Niech od mi da numer telefonu do tej firmy, co ja zapłaciłem. No proszę mi dać numer do tej firmy, co ja zakładałem kamery, bo ja chcę zadzwonić. Panie Wojciechu, ja panu dawałem 4 razy czy więcej. Ale tutaj kartka była i ta ale samo... Ale tutaj kartka była i może się spaliła. Przepraszam, ta spaliła się. Przyprowadzasz pijaków. Ja przyprowadzam? A co? Ja przyprowadzam. Sam pokażę, to twoje kumple. To twoje kumple. No mów! To twoje kumple! Mów. Jareczek, który jest ochroniarzem, a drugi jest nożownik. Dziękuję. Proszę mi dać numer do tej firmy. Tutaj do dzielnicowego tu leżało kartka i do po prostu do tej firmy i tego nie ma. Proszę mi, bo ja chcę usunąć te kamery. Rozumiał pan? Rozumiał. No, odda pan mi ten numer? Ma pan... A skąd ja go wezmę? No jak? Masz ja w teczce, masz w teczce całe te wszystko i naklejka jego, ich numer, bo brałeś. Proszę... Ja zakładałem te proszę, kamery. Proszę po cichu być, bo ja dzwonię w jedno miejsce. Ja kamerę, proszę oddasz mi ten numer? Bo ja chcę, będę się wyprowadzał, tak i tak. O, widzicie jaki?